Czekolada i banan, nie? Wow. Dobra, bez dwóch zdań, dla mnie to jest najlepsze Oreo. Halo, cześć, siemanko, ja jestem Aigary i witam was na kolejnym odcinku z Masnym Alanem, oczywiście na Gastro kanale, na kanale, na którym testujemy jedzenie. No i tym razem trafiło na wszystkie rodzaje Oreo, jakie udało nam się znaleźć w polskich i zagranicznych sklepach. Tutaj jest oczywiście nasz tester wraz ze szklaneczką mleka, ponieważ Alanos powiedział, że właśnie w taki oto sposób Oreo smakują najlepiej. Wy standardowo pamiętajcie o zostawieniu tutaj łapki w górę, o subskrypcji z dzwoneczkiem i o jakimś miłym komentarzu, albo po prostu napiszcie, czy któreś z tych Oreo kiedykolwiek próbowaliście. A jak sami widzicie, jest ich naprawdę sporo, ale na początku weźmiemy się za prawdziwego klasyka, czyli po prostu oryginalne opakowanie Oreo. Ten smak chyba zna już każdy. No i zobaczymy po prostu... Alanos zrobił, widzę, miejsce. No i zobaczymy, czy on się jakoś tak bardziej różni od tych wszystkich. No tutaj widzę, że na pewno te oblane czekoladą to zupełnie inaczej będą wyglądały. Ale czy smakowały? No za chwilę zobaczymy. Standardowe Oreo, dawaj Alanos, do kamery pokaż, jak to wygląda. Elegancko. Pachnie jak Oreo, czekaj, trzeba stuknąć. No i... Okej. Okay. Smakują jak zawsze. Nie wiem, dlaczego myślałem, że może jakiś inny smak tutaj będzie. Ale... Zobaczymy tutaj w mleku. Maga, test tutaj mleka. Mlekiem. To się chyba się naczył kogoś. Test mleka by Alan. Z mleczkiem muszę przyznać. Trochę takie smaczniejsze, może testuję. Zamoczyć. Nie, no, dziękuję. Dzisiaj nie będę moczyć. Okej. Okay. Klasyczny smak. Całkiem dobry. Ale ja jestem mega ciekawy, jak na przykład będzie wyglądało Oreo w czekoladzie. Patrzcie, jak to wszystko wygląda. One są identycznie pakowane, widzę, po no 6 ciasteczek mamy w tym opakowaniu właśnie. 6 ciasteczek? Nie, może trochę więcej. Widzę, że jednak za szybko 6 powiedziałem, podwójnych. Bo 6 podwójnych, dokładnie. Trochę mnie to zdziwiło, ponieważ tutaj zupełnie inaczej one są pakowane, bo jak sami widzieliście, one mają aż w tym jednym zestawie 4 ciasteczka. Tutaj będą tylko 2. No dobra, spoko. Dla tych, co nie lubią za dużo tego jeść. No ale czekajcie, zobaczymy, jak to wygląda. Dobrze, że tak to zapakowali, bo tutaj jest czekolada z tego, co widzę. Więc pewnie by się to nieźle kleiło do siebie. Uwaga, tutaj dla Alana wyskakuje. Wow. Kozacko to wygląda, powiem szczerze. Patrzcie, to jest po prostu Oreo, ale zalane czekoladą. Tak, całkowicie. Dobra. Spróbujemy. Próbujemy. Ciekawe. Ciekawe. Chociaż poziom cukru tutaj został przekroczony pewnie 30-krotnie. No, łatwo z mleczkiem. Jest i smak. Bo to jest dosłownie Oreo zwykłe. Nie wiem, czy tutaj widać będzie. Zwykłe Oreo oblane czekoladą. Ale naprawdę ta czekolada jest gruba. Widzisz, że tu jest taki poziom? Jest spora wartość czekolady. Nie polecam tego Oreo z mlekiem, do czekolady mleko się nie macza dobrze się mleko, czekolada w mleku. Nie nasiąka. Okej. Okay. Trochę za słodkie, ale pomysł jest, musi być ciekawy. Pomysł mega. Uwaga, ile tutaj jest cukru? Tu jest aż 50% cukru prawie, w 100 gramach, 48 gram, czyli jak ktoś ma jakiś niedobór cukru, to tym można bardzo łatwo uzupełnić sobie. Albo po prostu zrobić jakąś konkretną masę na czymś takim. No masę na tym się raczej nie zrobimy. Masę nie zrobimy. Ale tą złą masę. No, tą złą masę. No ale to jest chyba najbardziej pocukrzony słodycz, jaki kiedykolwiek próbowałem, bo nie pamiętam, żeby coś miało aż 50% cukru. To jest naprawdę dużo. Dobrze, że one są pakowane jednak tylko we dwa, nie? Bo nie wiem, czy więcej dałoby się zjeść. Dobra, póki co kładziemy je tutaj. Może te białe spróbujemy za chwilę. Bo weźmiemy się za coś ciekawego, co w sumie nie wygląda nawet jak Oreo, ponieważ to jest Oreo Golden. Czyli one są rzeczywiście złote, białe przede wszystkim, czyli różnią się od tych tradycyjnych, ciemnych Oreosów, które może położymy na bok. No i szybko to otwieram, jestem mega ciekawy, bo Oreo w innym kolorze jeszcze nie jadłem. Wow, wow. One są też, jak sami widzicie, w takiej tubce. Bardziej to przypomina hity niż... niż zwykłe, tradycyjne Oreo, no to jest ciekawe. To złoto jest się ciekawe. Sypie! Złoto! Gorączka złota! Gorączka złota u nas w studiu. No patrzcie, jak to wygląda. I dla porównania.
Okej, okay, na porównania, rzeczywiście. Zupełnie inny kolor. Dobra, ale no spróbuj. Ja no, sobie nie wiem, czy mi się spodziewać po tym złotym. Ja też w sumie. No okay. Takie łagodne. Już wiem. Okej. Okay. Ja chcę zobaczyć, ile to ma cukru. Co jest za smak? Sobie zobaczymy. To jest chyba miód. Miód? 35 gram cukru w 100 gramach, czyli aż 35%. Już jest mega słodko, powiem szczerze. Ale po, no, tych, po tych czekoladowych to jest mniej słodkie. To jest na pewno mniej, to jest prawie dwa razy mniej słodkie. Dobra. Te to Oreo... Chyba miodowe są. To jest słodkie, miodowe. Jak oceniasz te Oreo? No, bardzo fajne. Bardzo fajne. Ciekawsze trochę, jak ktoś je tylko takie zwykłe, to ten, ale ten smak go na pewno zaskoczy. Jaki słodki, miodowy, ale całkiem mleczny taki. Ale póki co, według mnie te oblane czekoladą zwykłą, tradycyjną, wygrywają. A według Ciebie? A nie, ja bym chyba się bardziej na dyskusję. Są ciut, czekolada jest ciut za słodka, ta wersja. Czekolada ciut za słodka. Dobra, tutaj jeszcze mamy taki zestaw, który też na koniec zostawię, bo to są rurki Oreo. No czegoś takiego na pewno nigdy nawet nie widziałem. Nawet nie wiedziałem, że coś takiego jest przed nagrywaniem tego odcinka. No ale może w tym momencie weźmiemy się za coś, co myślę, że bardzo mi podpasuje, bo lubię takie smaki. To jest strawberry cheesecake, czyli po prostu... ciastko truskawkowe. No, ciasto to jest... Cheesecake to jest, wiesz, to jest sernik, dokładnie. Sernik truskawkowy. Sernik truskawkowy. Alan widzę, że angielski bardzo dobrze opanował. No i lecimy. Ale czujesz, czujesz? Nie, nie. O, to czuję to nawet... O, pierwszy pęknięty. Jak lody truskawkowe, no. No niestety pierwszy pęknięty, to go odkładamy. One w sumie wyglądają jak tradycyjne Oreo. Tylko... No, zobaczymy tu. Kolor, no. Kolor z zewnątrz takie same, Ale czekaj, w środku kolor jest inny. W środku, tutaj... patrzcie, czekajcie, bo to trzeba przekręcić właśnie. My tego nie robiliśmy. Przekręcić to trzeba i zobaczcie, jaki on jest w środku, taki truskawkowy. To jeszcze zobaczymy, bo tego też nie przekręciliśmy. A tu jest tradycyjny biały. Chyba tak samo jak wśród innych. Czas degustować. Degustujemy. Wow. Dobra, bez dwóch zdań dla mnie to jest najlepsze Oreo. Ale fajne, fajne. Ale ja lubię truskawkę, lubię takie smaki. Z mleczkiem Alan próbuje. Bez dwóch zdań, według mnie najlepsze Oreo. Tak, dużo takie delikatniejsze od tych poprzednich. Super. Najlepsze jest to, że wyczytałem, że one są dostępne normalnie w polskich sklepach. Nie wiem dokładnie jakich. My tego specjalnie szukaliśmy w jakimś takim zagranicznym, azjatyckim sklepie, gdzie wszystko takie dziwne właśnie przysmaki były. No i tam to znaleźliśmy. Byłem przekonany, że tylko tam to jest dostępne, ale okazuje się, że chyba już od niedawna są dostępne w innych polskich, tradycyjnych sklepach. No dobra, bierzemy się za małą paczuszkę. Peanut butter, tak, to jest coś, co Alan wyhaczył, bo Alan mega lubi właśnie masło orzechowe. Masne no alankocha orzechy. Masne alankocha orzechy. Dobra, dobrze, ten nóż mam. I to jest pakowane w takie małe paczuszki. To jest jakby takie coś, taki zestaw na drogę. Zestaw na wycieczkę. I to jest masło orzechowe czy? Masło orzechowe chyba samo. Czekajcie. Samo masło orzechowe. Czekolada. Jakoś otworzyć, no, chyba z czekoladą? Nie jest samo otoczone czekoladą. Myślałem, to jest czekolada. Oh my gosh. No niestety, ale wyleciały. Wyleciały, może jeden nie będzie pęknięty. Okej, okay, Alana, spróbuj. Dobra, pokaż. Ale spokojnie, mamy właśnie drugiego, tak? Dobra. To jest ten? To jest ten, ale przekręć go i tutaj, pokaż, co tam w środku jest. O! Wow, dwukolorowy! Jest czekolada i banan! Jest banan, czekolada. Czekolada to może nie. Nie, to jest masło. Masło orzechowe. Ale nowe się pomyliło. Masło orzechowe i czekolada, to miałem na myśli. Masło orzechowe i czekolada. Banan i masło orzechowe to dwie rzeczy, które zawsze mi się mylą. Podobnie wyglądają. No i jak? Ale fajne. Dobra? No. Dobra. Spróbuj sobie też gdzieś tam kolesiowo. Ja będę na razie pasł za słodko, ale spróbuj sobie stary z mlekiem. Ale dobre, dobre. Z mlekiem, test mleka ci przejdę. Dobre? Dobre z mleczkiem, dobre bez mleczka, dobre. A lepsze te strawberry czy... Ale akurat pinam, dobre? Wie, różne granice smaku. Ten, on strawberry wygrywają, bo są ciekawsze moim zdaniem. Okej. Okay. To jest rzadko spotykany smak, a masło orzechowe to większość z nas wie jak smakuje, ale i tak bardzo fajnie łączy się z Oreo. Okej, okay, dobra, to lecimy z
Oreo otoczonymi chyba białą czekoladą. Tutaj nie ma polskich napisów. Bandas Blanco. Blanco, Blanco, Blanco. Dobra. Moi drodzy, to też jest pakowane pojedynczo. Znaczy pojedynczo, no tylko podwójne są. I tu już czujesz, że to jest czekolada. Najprawdziwsza czekolada biała. Dobra. Rozcinamy i zobaczymy, jak to wygląda. To już będzie pewnie ultra słodkie. Zresztą zobaczmy, ile tutaj jest. Tak samo jak w tamtym, ale tu jest nawet więcej, bo tu jest 49 gram na 100 gram, czyli aż 49%. No dużo, 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 powiem wam szczerze. Wow, wow. Czekaj, ja sobie to wezmę. Myślę, że to dobra, będzie zapas to cukru na najbliższy miesiąc. Zapas cukru, tak. My tym potrzebujemy cukru, my będziemy słodzić tymi ciasteczkami. Masz tutaj białe, pokażmy do kamery, jak to wygląda. No, tu bardzo elegancko białe. Przebitka z tyłu, ale już czuję, że to się lepi. Tamte jakoś się nie lepiły. A nie wiem, nie wiem. Dobra, próba. Wow, jaka słodycz. No to jest słodkie. Całkiem dobre, na raz. Słodkie do granicy bólu. Okay. Nie, to Oreo nie wpada w moje kubki smakowe. Moje też, ale może dlatego, że nie toleruję aż tak bardzo białej czekolady. No, według mnie to jest o wiele lepsze, jeżeli chodzi o otoczkę czekoladową w całym Oreo. No, całkiem spoko smak. No, tutaj rzucą czekoladę jeszcze, tu tak bardziej cukier niż... Dokładnie, to może to jest otoczone cukrem. Możliwe, jest taka możliwość. No dobra, na zakończenie bierzemy się za Oreo. Waffle Rose, tak to chyba powinno się czytać, ale to są po prostu takie rurki. Rurki, tak jak kiedyś były bardzo popularne. Z kremem te rurki, tak? Z kremem, rurki z bitą śmietaną. Tak, teraz widzę, Oreo też zainwestowało w coś takiego. Creamy, na pewno munchy. Munchy, oh my gosh, bro. To będzie mega dobre. Tutaj ja lekcja angielskiego z Alanem. Wow, one też są zapakowane. Oh. Wow, wow. To jest kozacko zapakowane. A to jest akurat super. To jest przekozackie. Super, to trzeba powiedzieć. Ile ich tak jest? A jeszcze trzecie mamy, to trzecie niech zostanie. A tu z Alanem się podzielimy. Zobacz, czy łatwe do otwarcia. Ja mam sporo. No to mam jone. Zobaczmy, a jednak nie tak łatwo. Nie tak łatwo. O, dobra. Patrzcie, to są po prostu rurki. Ale mega. Ale puste. Puste? Puste w środku. Puste ja. W środku. O, oszukali nas. O, a tu na obrazku wygląda, jakby były pełne kremu. No właśnie, ale ten krem jakby wyleciał z nich, patrz, bo tutaj jakby coś jest. Coś jest, no. Nie wiem, co się stało, ale może jakieś takie oszukane Oreo dostaliśmy. O. Dobra, próbujemy. Spróbuj. Ty możesz w ogóle wypić całe mleko. Jak rurką. O, nie próbowałeś. Cześć, zaraz próbujemy. Dobra. Ale nie, one są pa. W środku jest taka obwoluta. Jest, ma ostrą. One nie są wypełnione. Ale jest krem na brzegach w środku. Ej, ale powiem wam szczerze, dobry. Fajne, fajne. Inna konsystencja jest, inna niż ciastko. No bardziej... Tego... Bardziej chrupka. Tak, tego zdecydowanie mógłbym zjeść więcej. Zobaczmy jeszcze, ile to ma cukru. Tutaj jest. Co to za język? Sugar. Dobra, jest, a to nawet więcej jest cukru, bo tu jest prawie 50 gram, bo to jest 49,9. Tak, ale to jest trochę lżejsze, to jest trochę lżejsze wagowo, więc... Tak, poza tym to ma całe opakowanie, ma 54 gramy. Zobaczmy, czy da się tym wypić mleko. On robi test. Da się. Da się, da się. Da się, jest nawet smaczne. Da się pić inaczej? Czy ja wiem, raczej ma, z racji tego, że ta rurka jest dość szeroka w środku, to mleko razem z powietrzem leci i to ma trochę inne uczucie w jamie ustnej. No dobra, wiem o, jeszcze... Ale z mleczkiem jakie dobre! No, o, elegancko. Mieszamy tutaj, wiesz, biedne mleko. Dobra, moi drodzy, wiemy, że jeszcze jest dostępny jeden smak w polskich sklepach i jest to smak miętowy. Nie wiem, jakby miętowe smakowało połączenie Oreo, ale może przetestujemy je na jakimś innym odcinku albo na live. My się już z wami żegnamy, koniecznie napiszcie, jakie smaki próbowaliście. Ze mną oczywiście był masny Alan, wpadajcie do niego na Instagrama. No i pamiętajcie, żeby pić mleko. Dlaczego? No bo pij mleko, będziesz wielki. Jak Alan, dokładnie. Trzymajcie się, cześć!